Dzień dobry, skarbie. To będzie czytanie o tym, kto by ci chciał powiedzieć co i dlaczego. Więc definitywnie mamy tutaj kogoś zestresowanego głębią tego połączenia. Czyli to jest jednocześnie indykator, że on nigdy wcześniej czegoś takiego nie czuł. Drapanie mojego kota w drzwi to jest również znak na to, że on ma wrażenie, że on próbuje wszystkiego. Jeśli chodzi o dostanie się do ciebie. No bo kochanie, to jest miłość. To jest miłość i on by ci chciał powiedzieć, że on cię kocha. On by ci chciał powiedzieć, że on wyobraża sobie was na wakacjach, że wyobraża sobie was na wyjazdach, na podróżach, w takim codziennym życiu i w takim niecodziennym. Jego dnie mijają na fantazjowaniu o waszym wspólnym życiu. Natomiast widzisz, to była informacja od niego, prawda? Że stresuje się tym, jak bardzo cię kocham, jak bardzo chciałbym być blisko ciebie i tęsknię. A tutaj mam wrażenie, że jest informacja od wszechświata, że ty nie jesteś jeszcze gotowa, żeby wejść w tą relację z tak otwartym sercem i otwartą głową, żeby bawić się tak świetnie jak tutaj. Że jeszcze coś tam się w tobie kisi z poprzednich rzeczy, a zupełnie nie powinno. Dlaczego? Bo to jesteś ty kisząca się w dawnych myślach, pomysłach, w tym, co było, a nie jest. A to jesteś ty, skarbeczku, naturalnie, prawdziwa, kiedy nie masz tego poczucia, że musisz coś zrobić, musisz coś udowodnić, musisz coś wygrać, żeby ktoś cię kochał, że musisz coś pokazać albo że musisz kimś być, żeby ktoś cię zauważył. Ty nie musisz robić tych wszystkich rzeczy, bo ty już sama w sobie od urodzenia jesteś cudowną, piękną, jaśniejącą gwiazdą. Więc jeśli ktoś za wszelką cenę próbuje cię zmienić, że masz być taka, masz być taki, to jest dlatego, że nie widzi twojego pełnego blasku. Dlaczego nie widzi twojego pełnego blasku? Bo jest zagubiony w materialnym świecie. I to jest świat chłodny i samotny. Może ma takie poczucie, że... Nie, tu już kolejna osoba się przebija. Tu już się przebija kolejna osoba, która... O... która właśnie nie potrafi docenić twojego blasku, bo jest za bardzo zahipnotyzowana tymi ziemskimi bogactwami, ale to nie są bogactwa tak naprawdę. Buźka, pa.